pan doktor, to znaczy do skuteczności ekranu. Myślę, że to jest dla Państwa ważne, ponieważ no, tak jak widzieliście, gro preparatów to preparaty niezawierające stanie szkolnika. Pozwala to temu przeprowadziliśmy badania skuteczności stosowania antywalonu w kontekście skuteczności odmieniania rodzin, które mają czerw. Widzicie, że antywalon zgodnie z zaleceniami producenta powinien być stosowany w wtedy, kiedy już rodzina czerwono i wtedy 2 bądź 3 zabiegi wykonujemy i powtórzenie zabiegów późną jesienią również w okresie praktycznie bezczerwieniowym. I wtedy producent deklaruje wysoką efektywność takiego sposobu zwalczania pasożyta. Nie ma natomiast informacji co do oczekiwanej efektywności stosowania antywalonu w okresie letnim, wtedy kiedy w rodzinach mamy dużo czerwiu, kiedy nie korzystamy na przykład z pożytków pościg i w zasadzie to leczenie moglibyśmy w tym momencie rozpocząć. Dlatego zrobiliśmy badania, które miały na celu po pierwsze wybadanie efektywności antywalonu w zależności od liczby zabiegów i w zależności od dni, które kolejne zabiegi będą oddzielone. I rozszerzyliśmy te badania jeszcze w roku 2015 o o zależność skuteczności tego odmieniania w zależności od stosowanej metody przeprowadzania zabiegu, czyli odmieniania rodzin metodą tradycyjną poprzez badanie tabletki bez pośrednictwa i porównanie takiej skuteczności wtedy, kiedy stosujecie Państwo urządzenie, czyli odmieniacz, chociażby odmieniacz typu Bokonta, jak wtedy ta skuteczność będzie wyglądała. Proszę Państwa, jeżeli mamy zabiegi wykonane antywalonem, ordynarz, który jest dużo rzędu w silnych rodzinach, możemy spodziewać się skuteczności po każdym z zabiegu maksymalnie sięgającej 15% populacji pasożyta obecnej, całkowitej populacji obecnej w rodzinach. Czyli wykonując 4 zabiegi odmieniania, nawet w okresach 4-dniowych, czyli w tych okresach deklarowanych jako minimalny okres trwania fazy wolestycznej, czyli pasożyt przebywa na dorosłej nie wchodzi jeszcze do kolejnych komunikacji, czyli zachowanie tego minimalnego okresu fazy wolestycznej daje nam skuteczność na poziomie 50% przy zastosowaniu odmiany antywalonu. Dlatego mamy badania, przeprowadzenie 4-krotnych zabiegów w takich samych rodzinach, 7 rodzinach w czerwie, przeprowadzone tradycyjną metodą, zwiększa efektywność niszczenia pasożytów do 70%. Czyli nie możecie Państwo oczekiwać, że wykonanie odmiany tylko i wyłącznie w tym okresie pozwoli Państwu skutecznie zmniejszyć pasożyta. Jest to zgodne z tym, co pisze producent, ponieważ on jak gdyby o tej wysokiej efektywności ten wysoką efektywność wskazuje Państwu wtedy, kiedy zaczyna z nim czerwy. Czyli jeżeli odmiany antywalonem powinniśmy powtórzyć jeszcze, wykonać jakiś dodatkowy zabieg właśnie w tym momencie bezczerwieniowym. To, o czym Państwu mówiłam w czasie wykładu. Jeżeli chodzi o skuteczność innych preparatów, niestety mamy, to znaczy będziemy badania przeprowadzone w instytutach naukowych i Państwa doświadczenia też odmienne zdanie. W Państwa przekonaniu wszystkie preparaty, które są, to znaczy są oparte na bazie antytrawy, są mało skuteczne i są niezadowalające wyniki, jeśli chodzi o stosowanie pasożytów. W przypadku badań wykonywanych w ścisłym warunkach naukowych, zastosowanie po okresie leczenia danym preparatem, preparat kontrolny, po wyliczeniu skuteczności te preparaty stosowane prawidłowo przez odpowiedni okres czasu, przy odpowiedniej dawce, one wykazują wysoką skuteczność. Te wyniki są publikowane chociażby na konferencji pszczelarskiej naukowej, możecie Państwo sięgać do materiałów, które są dostępne na stronie internetowej. Nawet powiem, że w tym roku były prezentowane wyniki badań za Węgorolu, który kilka lat też nawet w badaniach naukowych miał niską skuteczność naszej oceny. W tym roku w tych badaniach publikowanych wynika, że ta skuteczność była na poziomie 96%. Wiecie Państwo, że o skutecznym preparacie mówimy wtedy właśnie, kiedy ma skuteczność na poziomie 95%.
taki odsetek po prostu rozwiązania z tym rodzinie. Więc to by było umieścienie się do tego fundamentu. Musimy weryfikować nasze oczekiwania do zastosowania tego fundamentu. Nie możemy tutaj oczekiwać, że lek stosowany w okresie, kiedy jest czas, będzie miał efektywność taką, jak później się ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naprawdę proszę o krótkie wypowiedzi, bo tak to się zamieni w wykłady, więc proszę żołnierzy w słowach. Witam Państwa, nazywam się Wiesław Stępień, szanowni radni. Może nie wszyscy Państwo uwierzycie, ale od 2010 roku każdą jesień, każdą zimę i każdą wiosnę spędzam na rozmowach telefonicznych i nie tylko sprzedażach. I tak się zastanawiam, o czym my tu w ogóle mówimy, o jakimś apiwaru. Apiwaru od razu nie powinno być w ogóle, nie powinno być w użyciu. To jest tabletka, która nie paląca się tabletka, jest agresywna dla środowiska. Mało tego, w 87 bodajże roku już były zrobione badania, że warozeł odpełniła się w dużym stopniu na apiwaru. Czy on jest inny teraz produkowany? Ja nie wiem. Powiem Państwu tak, że my generalnie tu w Polsce, pszczelarze, mamy do dyspozycji tylko dwa leki. Jeżeli ten bajwarów taki dobry na półmetrynie, to się w siebie pojawiają jeszcze dwa, które barały na półmetrynie, nie bajwarów, i półmetryna jest słaba po prostu. Ta próbalina jest dużo lepsza. Kumapo. A biwarów, biowa, biją bardzo beton, która ta 2-3-4 dni sama. Ja robiłem po prostu testy po apiwaru, po piowarze. Wkładałem zupełnie inne paski z innych państw i tu już przestaje paroza, a po włożeniu tamtych pasków leci jak zło. I teraz jest taka sprawa. No mamy to, co mamy, przepisy mamy, jakie mamy i po prostu co pszczelarzowi jest potrzeba. Potrzeba jest zmienność leków. Nie zostanie ten biowar, jest to napiwany, bo się pszczelarze przyzwyczaili, muszą sobie podejmić, bo bardzo dobrze, jak nie powinno. I biowa, to będziemy mieli na amigdalii. Po tym trzeba w następnym roku stosować ta zrównalina, po tym kumapos i nawarok z powrotem. Musi być zmienność leków, musi być ta dopuszczalna dawka w Unii. Oczywiście nie trzeba wtedy dużych dawek, bo się okazuje, że dopiero amigdala działa na, podawana do ula na poziomie 4 ml, tak jak potrzeba. Ja dawałem 20 ml testowo przez jeden tydzień. Nic się nie stało. Naprawdę mamy bardzo wysoki pułap bezpieczeństwa. Pszczołą nic nie było, czerwionym nic nie było i mamy nie było. Ale nie o to chodzi, żeby tyle ładować chemii. Chociaż akurat tam bardzo, bardzo szybko się rozkłada i produkty rozkładu również, bo to tam 4 miesiące. Tylko chodzi o to, żebyśmy minimalizowali dawki chemii do ula i mieli zmienność. Co pani traża w apiwaru, czy biowarze nie zdoła te 5%, jak pani profesor mówiła, wytłuc, na następny rok poprawi się ta uczuwalina. Ten, co się za ta uczuwalina spróbuje odpowiedzieć, to kumaposem. Ja mam tutaj apel do pana głównego lekarza weterynarii. Panie ministrze, jeżeli pan się chce zapisać w historii, jako człowiek, który pszczelarzom pomoże też, bo ta sytuacja trwa już wiele, wiele lat. To proszę użyć swoich ścieżek i wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa o dopuszczenie, ja powiem może za dużo, wszystkich preparatów, które są produkowane na świecie przeciwko warozie i już teraz jest potrzeba przeciwko żuczkowi ulowemu, żebyśmy byli już ubezpieczeni. Ja nie wiem, czy on przyjdzie, czy nie przyjdzie. Żeby polski pszczelarz, który sobie sprowadzi, czy to z Argentyny, czy to z Bułgarii, czy z Francji, czy z Niemiec nawet powiedzmy, teraz nie znalazł sprzedawany w Niemczech, na morze. Lekarze weterynarii sprzedają. Żeby polski lekarz obojętnie gdzie kupi jaki lek, jeżeli ma etykietę, czy z Chin, czy z Japonii, skąd chce. Żeby miał dostęp, bo pszczelarze wiedzą dużo. Może rzeczywiście nie krócej konsumuje tak jak trzeba. Żeby pszczelarz wiedział, że ma zmieniać co roku
substancję czystą w lewie. Więc każdy sobie sprowadza co chce, przecież w końcu skoro tam produkują coś przeciwko warowie, no to tam nie są ludzie nieświadomi co robią. Bardzo proszę pana ministra o stanowisko zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo pozwolicie na siedząco będę mówił o notatki. Państwa, więc prowadzę tą konferencję za bardzo pożyteczną i bardzo potrzebną. Państwo przy tej prezentacji, a po prostu sami wiedzą, że ja na pewno będę chciał Państwu pomóc w tworzeniu rozwiązań. Problem, najlepszy sobie coś. Ale proszę Państwa, ja tu traktuję Was jako takie troszkę zejścia na ziemię z tym wszystkim, mogę Panie Przewodniczący, bo tutaj padają piękne te słowa, naukowe określenia, bardzo specyficzne, bardzo trafne, pan dyrektor i tak dalej. Proszę Państwa, Wy jesteście pewną elitą grupy pszczelarskiej, grupy barwiskiej. Bardzo dobrze tu jesteście. Ale ja pamiętam, jak ja jako powiatowy lekarz weterynarii w obecności tu kolegi kiedyś na sali prowadziliśmy razem w zasadzie, bo kolega ma bardzo dużą wiedzę z Czerwoża, na przykład wszyscy znacie, prowadziliśmy szkolenie 70 osób, które są i były w oczywistym rejestrze, nazwijmy to pszczelarskim. Jest to około połowa ludzi, którzy prowadziliśmy szkolenie na temat stosowania leków. I proszę Państwa, byliśmy w tym szkoleniu załamani. Dlatego, że tak jak Pani Profesor powiedziała, Pani Profesor, o 53% niewłaściwego stosowania jednego z leków, ja sądzę, że to są i tak, że tak się wydarzy, bardzo kulturalne procenty nieprawidłowego leczenia doradcy. To jest jedna rzecz. Te wnioski, jakie z tego wyciągną, to są takie, że tych szkoleń jest za mało i te szkolenia są bardzo potrzebne. To nie jest Państwa wina, że Was nie ma kto szkolić. Absolutnie nie Państwa wina. To jest nie tylko Państwa wina. To jest to samo w grupie producentów leczenia. Bo dzisiaj, jak oni idą do ODR-u, to proszę Państwa, co idą? Bo wnioski wypełniają. I nie ma czasu na szkolenia, tylko tym się zajmują. To dotyczy w zasadzie prawie grupy zawodowej. Może panowie są do przodu, może w drugi sposób. Tam bez wiedzy się nic nie zrobi. Nie można podobać, że może taką wiedzą o średniej klasie, ale drugi się nie. I dlatego, proszę Państwa, drugi jest na wiedzy w Polsce. Bo to jest tak jak wiedzy, to jest wszystko rosło. Ja sobie przyznam, ja bardzo popieram to spotkanie. Ja bardzo proszę o wnioski na ręce pana doktora Potera, Panowski Wielskiej Lekarza Weterynarii, bo tych wniosków się nie bierzemy. Jest debata, są problemy, ja sobie zdaję tego sprawę. Jeżeli chodzi o lecz, proszę Państwa, trochę szczerości, też musimy sobie powiedzieć, bo ja pochodzę z powiatu polskiego, gdzie były produkowane w zupełnym sposób nielegalny. Jedy, ja nie chcę mówić miejscowości, ani nazwisko, bo to nie jest istotne. Chodzi o zjawisko, które wynikło też z braku leków. To są poprzednie mówki, bo ktoś coś produkuje, bo tych leków jest za mało, albo one są niewłaściwe, albo one są niedobre. To nie dotyczy tylko pana, bo na przykład nie pan. Ja tutaj no się zwolnił, jak takie mam bardzo dziwne choroby, jak my, dlatego też może wam pan zrozumie, bo no, pszczoły akurat się może wchodzi na zero w tym wieczorze, jak już nie kupimy, ja tylko mam być już do mojej pracy w Warszawie, na tym kilogramu nie jest tylko my. To koleżanki jedzą. Które przyjechały do mnie do teatru, że ja już drugiego dnia miałem swój wywiad do rejestru na stole. Zgadza się? Zgadza się. I proszę Państwa, to się z tego bierze. Teraz tak. Dam inny przykład, żeby Państwa nie urazić. Jest
kontur kastania u Państwa w temacie Barosa i w Paszurycy. Trzeba co roku ten lek dać. Ten lek dobry kosztuje w hurcie 80 zł. Jak ktoś ma, proszę Państwa, 10 kończy 1000 zł. Czasem to powinno dawać się 2 razy, ale jak mamy, że to 3 razy. Więc to jest cena bardzo wysoka. Ten sam lek dostępny w kraju sąsiedniu kosztuje połowę taniej. Bo to jest zabawne, jak jest wtedy normalnie, prawda? To też te same wymiany, to dotyczy Barosa. Ale w tym moim powiecie był człowiek, który był jednym z szefów koła powiatowego w Wysłudzki, produkował przetarki na drewniany. Myśmy te środki zajęli, bo to była akcja dosyć poważna. Trzy środki, proszę Państwa, używane, które były te deseczki kopione, policja w 3,5 tysiąca zabezpieczyła tego. Wszystkie trzy środki nie to, że miały jakieś zapisy, pod koniec podam Pani Boże wcześniej, gdyby lata koniecznej, były stosowane w sadownictwie do zwalczania przez pasażerów. Ale nie mogłem się dostać do wielu, bo preferencje do tam jest w stanie do powietrza i wszystko. I to po prostu ma ludzi, prawda? Przecież środki. Ten pan zaznaczył, że to było ogłaszane jeszcze w waszym organie, w przelazu włoskim. I proszę Państwa, tych środków, tych paszeczków 3,5 tysiąca rozwieczone, te środki też, ten pan prowadził rejestr tych środków. Już nie chcę mówić o ilości takich, które tu stosowały. I teraz tak, gdyby to wyszło na zewnątrz, ten pan, który miał kilka lat miejsce temu, raczej Państwu, że z Polski nikt by nie wrócił do Białego. Raczej Państwu. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj o rynku decyduje konsument. On płaci za ten swój 35 zł, bo taka chyba średnia cena jest na wiele płacę. I on o tym decyduje. I my wszyscy możemy robić, co chcemy, ale musimy być wiarygodni i Państwo i wiara w inspekcji, bo tak dalej na szefę inspekcji, to ten ludzi jest do. I temu przyjdzie ta konferencja i trzeba dojść do jakichś mądrych wniosków, Państwo macie doświadczenie tym, że tam ludzie, ja na dzień dzisiejszy nie wiem, jakie są takie stosowane w Stanach, bo jestem w stanie tego powiedzieć, ale gdzie indziej. Ale na pewno wieści jest, bo wie pan, tam za granicą nie ma, przepraszam, ludzi mniej zdolnych czy mniej mądrych, jeżeli chodzi o hodowlę pszczół, ale jesteśmy, mamy 1,5 miliona, mamy 4,6 tysiące rocznie, ale nie jesteśmy taką potęgą. Są kraje nowe, potężniejsze, które produkują więcej. Także ja proszę wszystkich o zrozumienie, nie przewijanie się to, tamto, tylko dojście do wniosków, które będę miał jakiś sens tylko z tej konferencji, tego spotkania. No, oczywiście obiecuję pomoc, ale ta pomoc musi być zgodna z prawem, która oczywiście istnieje. A jeżeli nie będzie, to zmianę tego prawa na takie, żeby nam pomogło. Szanowni Państwo, jest PZP, prawda, Polski Związek Pszczelarski, Polskie Różne Koła i tak dalej. To są organy, to są stowarzyszenia, które powinny właśnie umiejętnie współdziałać w takich sprawach, które by były głosem nie tylko w prasie, w mediach, ale na takich spotkaniach, czy w bezpośrednich rozmowach, na przykład w głównym lekarzu weterynarii, w urzędzie rejestracji leków, czyli Instytutem Weterynaryjnym, te sprawy powinny być układane. To można przełożyć dla każdej dziedziny naszej gospodarki, jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarstwa. To jest tyle tematów nieruszonych, niezrobionych i zaniedbanych, że właśnie no, nie ma kto tego ruszyć. Wszyscy mówią, że jest źle, ale jeszcze ten puszka tyle nie ubiera, żeby bardzo bolał. Doktor Arzupowicz. Proszę Państwa, troszeczkę praktyki. Nie, ale postoję, bo jestem.
główny lekarz weterynarii kraju tutaj obecny, nie jest adresatem rejestracji leków, proszę Państwa. To pierwsze. Po drugie, puma głosu jeszcze raz powtórzę. Nikt nie wycofał z obrotu jako lek. Kumatos jako związek fosforoorganiczny został wycofany tylko ze środków obronnego. Jednak firma Bayer, której jest dysponentem leku Pelicin, z przyczyn sobie tylko znanych, nie przedłużyła badań. Zrozumcie to. Lekarz weterynarii nie jest adresatem do tego, żeby osoba pani doktor Krzyżańska, która może dopuścić się do pracy w rejestrację leków. Teraz proszę Państwa, następna rzecz. Chodzi o praktykę. Pierwsze, skuteczność arbitraży powiedziała pani doktor Buchorewska. Ja powiem o czymś takim jako praktyk w terenie. Przechowywanie leków. Teraz chodzi macie Państwo zebrania. Maj, czerwiec, kiedy odbieracie od lekarzy wolnej praktyki leki i gdzie te leki są przechowywane. Proszę zadać pytanie do Instytutu. Wpływ temperatury, a działanie amitrazy. Kiedy w pracowni jest odpowiednia temperatura pod blaką, na grzale, my, weterynaria, przetrzymujemy leki w odpowiednich warunkach w temperaturze od 4 do 8 stopni. W związku z tym, wyjściem z sytuacji jest, dziś odbieram, dziś dalej. I niech lekarz weterynarii w wolnej praktyki martwi się, jak mi przechować te leki, a nie dzisiaj, tak jak moim polecam powodzę, w sobotę było już zapisy, za maju będzie rozdane leki i do sierpnia są przetrzymywane w pracowni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, weźmy paski Biowaru. Porównajmy Bajwaro i Biowar. Siadą tutaj specjaliści, którzy stosują. Dobrze wiemy, że Bajwaro ma haczki, które jesteśmy w stanie zahaczyć na ramce. W związku z tym dojście jakby leku, który jest inkorporowany na pasku, jest do działania. Jak wygląda nasz Biowar? Ono wygląda tak, że mamy paseczek, dziureczkę i wkładamy. Z ilu stron działa lek? Dobrze wiemy, jak przegląd robimy rogiem, że jedna strona jest albo zakitowana, albo nam do pokarmu dochodzi. Teraz jest następna, proszę Państwa, rzecz, gdzie umieścić ten pasek, gdzie jest najwyższa, słyszę, gdzie jest najwyższa ruchliwość pszczół. Okej, wszystko gra. Ja się pytam, gdzie on jest. Słyszę, przy podkarmiarce. Proszę Państwa, dzisiaj paski Biowaru, żeby działały, trzeba z nimi latać po ulu, bo największa ruchliwość jest bardziej szczerze odkryty. A więc jeśli tu wstawiłem, mamy okres podawania 6-8 tygodni, więc z paskiem muszę latać. No takie jest leczenie. I jeśli pasek został zakitowany, to moim pszczelarskim obowiązkiem jest go po prostu szczotką przetrzeć. Koniec kropka i ma działać. On działa na zasadzie, kiedy pszczoła się porusza wokół mnie. Kiedy jest uwalniana amitraza. Teraz, proszę Państwa, następna sprawa, zwiększanie dawki przez Was amitrazy. Okej, zwiększajcie. Tylko pytanie, do czego to ma służyć? Do podnoszenia oporności? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, kiedy mamy do połączenia, mamy neonikotynoidy w środowisku. W 2014 roku niejaki profesor Gioffre, proszę Państwa, w Ameryce założył nowy patent. To jest środek ochrony roślin na jedwabniki, szkodniki jedwabniki. I o co chodzi? O to chodzi, że połączył neonikotynoidy z amitrazą.